A, kontroler za pomocą przewodu USB, zajebiście. To podepnij. Masz na przykład masz Apexa Pro Mini, to sobie podepnij ten USB od Apexa Pro Mini do pada. Nie, zabezpiecz sprzęt, Kuwiks. Kuwiks ma nawet tryb bezpieczny w PlayStation i sobie. Ja no i co dalej? Uruchom ponownie konsolę PS5, zmień wyjście wideo, napraw pamięć konsoli, aktualizuj zapewnienia systemu, przy zestawienia domyślne, wyczyść